Witam Państwa, panowie. Dorota Kania. Łączymy się z naszym zapowiadanym gościem, panią Julią Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, witam Państwa, witam panią redaktor. Pani prezes, przed chwilą rozmawialiśmy z panem europosłem Jackiem Sariuszem Wolskim na temat rezolucji, która została podjęta w ubiegłym tygodniu. Chodzi o to, że Unia Europejska chce wiązać fundusze europejskie, przydzielanie państwom członkowskim z praworządnością i pojawia się zasadnicze pytanie, czy to jest zgodne z polską konstytucją? Tu raczej zadałabym pytanie, zaczęłabym od zasadności stawianych Polsce zarzutów, ponieważ w Parlamencie Europejskim nie usłyszałam merytorycznych zarzutów, a zarzuty moim zdaniem należy formułować na podstawie faktów i rzetelnej wiedzy o nich. Dochodzić prawdy obiektywnej, a nie wyobrażonej, prawdy narracyjnej. Natomiast Polska, jak każde państwo Unii Europejskiej, ma prawo kształtować swoje wewnętrzne regulacje, również w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości, chociażby dla usprawnienia i przyspieszenia postępowania. I jeśli chodzi o państwa członkowskie, to tutaj każde państwo jest suwerenne. Także to, na to pytanie odpowiedziałabym w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o kwestie konstytucyjności, to jeszcze taką sprawą Trybunał się nie zajmuje. Myślę, że jeśli Trybunał będzie się zajmował, to wypowie się w formie orzeczenia. Ja unikam udzielania odpowiedzi na temat konstytucyjności takiej można powiedzieć, w takiej formule, jakiej wiele osób się wypowiada, nie będąc do tego uprawnionych. Także poczekajmy na rozstrzygnięcie się Trybunału, jeżeli takie będzie, takowe będzie potrzebne, ale powiedziała pani prezes, że chodzi o argumenty, które są formułowane w Unii Europejskiej. Jednym z zarzutów europosłów opozycji, którzy byli za przyjęciem tej skandalicznej rewolucji, jest rzekome łamanie praworządności w Polsce i upolitycznienie między innymi Trybunału Konstytucyjnego. W styczniu rzecznik Komisji Europejskiej, pan Wigan, powiedział, że nie ma wątpliwości on sam co do praworządności Sądu Najwyższego, ale ma je w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Bo to jest całkowicie bezzasadne zarzuty. Trybunał Konstytucyjny nie jest upolityczniony. Trybunał działa i funkcjonuje zgodnie z obowiązującą w Polsce konstytucją. Składa się z 15 całkowicie niezależnych i niezawisłych sędziów. A formułowane w przestrzeni publicznej, również europejskiej, zarzuty, jak już mówiłam wcześniej, nie znajdują żadnego uzasadnienia w stanie faktycznym i stanie prawnym. Także absolutnie tutaj nie podzielam i nie odnoszę się i też nie chcę się odnosić do jakichś takich zarzutów, mówię, formułowanych bardzo ogólnie i bezpodstawnie przez przedstawicieli Unii Europejskiej, jak również przez parlamentarzystów europejskich. Ja uważam, że aby formułować zarzuty, to trzeba odwoływać się do faktów i do rozstrzygnięć merytorycznych, a takich odwołań nie. W minionym tygodniu Sąd Najwyższy, przypomnę, był to sędzia Iwulski, był oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej, a później sędzia orzekający w stanie wojennym, podjął decyzję o tak zwanej ustawie dezubiezalizacyjnej, chociaż jeszcze Trybunał Konstytucyjny nie zajął stanowiska. Jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy i czy rzeczywiście, jak pisali niektórzy komentatorzy, Trybunał jest w trudnej sytuacji w tej chwili? Trybunał nie jest w trudnej sytuacji, ponieważ ocena konstytucyjności regulacji prawnych należy do wyłącznej kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Ja tutaj pozwolę sobie na taką krótką informację, żeby wszyscy zrozumieli, na czym polega istota problemu, jeśli chodzi o właśnie relacje Trybunał Konstytucyjny, wymiar sprawiedliwości, sądownictwo. Proszę Państwa, demokracja polega na tym, że źródłem władzy publicznej jest suweren, czyli naród. Władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą, czyli rząd, i sądowniczą. I każda z tych władz ma określone kompetencje. Natomiast pojawiający się coraz częściej aktywizm sędziowski wykracza poza tradycyjną rolę władzy sądowniczej, kreując normy prawne. Odrzuca się przez to pryncypia demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie zaś z traktatami europejskimi i tutaj chciałabym mówić o wymiarze sprawiedliwości, to należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. W związku z powyższym sądy nie powinny wychodzić poza swoją kompetencję, jak również Unia Europejska nie powinna wykraczać poza swoje kompetencje. To mój komentarz do tego orzeczenia.
Pani prezes, orzeczenia, które mają się rozstrzygnąć przed Trybunałem Konstytucyjnym, niektóre orzeczenia budzą ogromne emocje. Takie emocje budzi konwencja stambulska. Czy już wiadomo, kiedy się zajmie Trybunał konwencją stambulską? Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, że pan premier Mateusz Morawiecki skierował tę sprawę do Trybunału. I przypomnę, że 27 lipca 2018 roku Trybunał Konstytucyjny w Bułgarii wydał orzeczenie, w którym wypowiedział się jednoznacznie, że konwencja stambulska jest niezgodna z Trybunałem Konstytucyjnym, z Konstytucją Bułgarii. No, czy już mamy przynajmniej termin, albo czy wiemy, kiedy się może zająć Trybunał konwencją stambulską? Proszę Państwa, wniosek taki rzeczywiście wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał już się zajmuje tą sprawą. Natomiast, aby sprawa dojrzała do rozstrzygnięcia, sędziowie muszą ustalić wspólne stanowisko. Także Trybunał Konstytucyjny już pochylił się nad wnioskiem premiera w sprawie dotyczącej konwencji stambulskiej. Na marginesie w ogóle tego pytania, generalnie pytania dotyczącego właśnie Unii Europejskiej, regulacji związanych z różnymi obszarami naszego życia, to chciałabym przypomnieć, że Unia Europejska jest wspólnotą państw o różnych tożsamościach konstytucyjnych. Nie jest zadaniem Unii Europejskiej i urzędników zmiana tożsamościowa poszczególnych społeczeństw. A próba narzucania pewnych rozwiązań, które miałyby naruszać konstytucyjny ład poszczególnych państw, jest po prostu pogwałceniem zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, które wynikają eksplicite z traktatów, o czym mój przedmówca również mówił. Pani prezes, czy jeżeli chodzi o konwencję stambulską, ale tak samo inne akty, które są wytwarzane przez Unię Europejską, czy tutaj w grę wchodzi również tekst tej konwencji, to znaczy chodzi o dokładne tłumaczenie, bo czy mamy dokładne tłumaczenie, czy mamy interpretację w tej chwili? Pani redaktor, Trybunał zajmie się w swoim orzeczeniu tym rozstrzygnięciem, także proszę spokojnie czekać na nasze orzeczenie. Jeszcze raz powtarzam, Trybunał się pochylił nad sprawą i no, będzie ją wnikliwie analizował i orzeczenie jakby rozstrzygnie i pokaże, jaka jest tutaj decyzja. Także proszę spokojnie tak, na nasze orzeczenie. Sporo, jak już powiedziałam, niektóre rozstrzygnięcia budzą sporo emocji. 22 października będzie rozstrzygnięcie na temat aborcji eugenicznej. Mówi się również o tym, że są priorytety, jeżeli chodzi o działania Trybunału Konstytucyjnego. Jakie są w tej chwili główne priorytety Trybunału, pani prezes? Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to my nie wyróżniamy i nie mówimy o priorytetach, dlatego że każda sprawa jest sprawą ważną i nad każdą sprawą Trybunał się pochyla. Jakby czas rozpoznawania sprawy nie zależy od jakby indywidualnych sędziów, tylko od całej grupy. Jest nas 15 albo 5 w takich składach Trybunał orzeka i to jest jakby każdy wyrok jest wynikiem głębokiej, bardzo głębokiej dyskusji i refleksji nad problemem. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, że do Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim roku i też w tym roku wpłynęło bardzo dużo skarg konstytucyjnych. To oznacza, że zwykły obywatel zwraca się do Trybunału, kiedy uważa, że państwo go skrzywdziło, kiedy ma zastrzeżenia do przepisów, na podstawie których orzekano we wcześniejszym postępowaniu. I to pokazuje, że pomimo tych licznych zarzutów i tych licznych, kompletnie nieuzasadnionych tutaj kwestionujących funkcjonowanie Trybunału, test stawianych przez polityków, głównie przez polityków, pomimo tego obywatele mają zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, zgłaszają skargi konstytucyjne, Trybunał się nad nimi pochyla. Wielokrotnie Trybunał uznaje rację obywateli zgłaszane w skardze konstytucyjnej. Także to jest dla nas też taki dowód zaufania i to, że ponad 100 spraw w ubiegłym roku wpłynęło, to jest więcej niż na przestrzeni, być może nawet najwięcej niż na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, a w tym roku już mamy 123 skargi konstytucyjne z różnych obszarów życia. Tutaj można być z różnych obszarów regulacji prawnych,
To pokazuje, że Trybunał Konstytucyjny nadal cieszy się zaufaniem obywateli. A jeśli chodzi o kwestie związane z jakby to jak sformułowała pani redaktor, priorytetami, to powiedziałabym tak, że nie możemy uznawać spraw jednych za ważniejsze, drugie za mniej ważne, tylko musimy nad każdą sprawą z równą powagą się pochylać, bo na tym polega istota właśnie tej równości wobec spraw. Cały czas wraca również pani prezes w mediach, które sprzyjają opozycji, zarzut, że Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony. Pani prezes trochę powiedziała na ten temat na początku naszej rozmowy, ale ten zarzut będzie wracał. Bo jeżeli patrzymy na trybunały konstytucyjne w innych państwach, pani prezes powiedziała, że ten wykładnia, że trybunały konstytucyjne działają w ramach państw narodowych. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o wybór sędziów w innych krajach do Trybunału Konstytucyjnego? Bo to jest bardzo istotne, bo chyba część polityczna adwersarzy zapomina, jak to jest w innych krajach. Tak chętnie się na przykład wzorują na parlamencie, na Trybunale Niemieckim, prawda? Tak jest. Jeśli chodzi o Trybunał i wymiar sprawiedliwości, czyli sądownictwo, to w Polsce jest całkowicie niezależne od władzy wykonawczej. Co więcej, powoływanie sędziów zarówno do Trybunału Konstytucyjnego, jak i do sądów powszechnych wydaje się być bardziej odpolitycznione niż w innych krajach europejskich. Natomiast kwestia tego, jak sąd wymierza sprawiedliwość, to zależy już potem od konkretnego sędziego. I aby formułować tak daleko idące zarzuty, o których pani redaktor mówiła, one ostatnio właśnie usłyszeliśmy również w Parlamencie Europejskim wielokrotnie, to jak słusznie pani redaktor zauważyła, należałoby w pierwszej kolejności porównać polskie ustawodawstwo dotyczące wymiaru sprawiedliwości Trybunału Konstytucyjnego z innymi europejskimi krajami. I wyniki rzeczywiście, ma pani redaktor rację, mogą być zaskakujące dla krytyków Polski. Natomiast ja zawsze bronię się przedstawianiem i staram się nie stawiać zarzutów i nie dokonywać daleko idącej analizy funkcjonowania systemów zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i innych obszarów, jeśli chodzi o inne państwa Unii Europejskiej, bo aż tak daleko idącej wiedzy nie posiadam, dlatego zdumiewają mnie czasem wypowiedzi również polityków europejskich, jak i przedstawicieli trybunałów konstytucyjnych innych krajów Unii Europejskiej, którzy formułują pod adresem Polski, pod adresem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego daleko idące zarzuty, które absolutnie nie znajdują uzasadnienia ani tutaj w kwestiach merytorycznych, jak w kwestiach faktycznych. Tu, jeśli chodzi o takie zarzuty, to przypomnę nie jakiś czas temu formułowane zarzuty nie tak dawno przez panią wiceprzewodniczącą Jurową, która mówi, no wprawdzie nie ma jeszcze konkretnych jeszcze zdarzeń, ale mogą zdarzenia się pojawić. W związku z tym należy sformułować tezę oskarżającą Polskę na podstawie tych hipotetycznych, kiedyś mogących się w przyszłości pojawić. No to już są moim zdaniem daleko idące nadużycia i jakby jest to przenoszenie politycznego dyskursu na grunt merytoryczny, na grunt prawny, na podstawie tego formułowanie zarzutów i próba karania państwa członkowskiego tylko na podstawie takiego, można powiedzieć, nierzetelnego postępowania, czyli nierzetelnie przeprowadzonego procesu, w mojej ocenie jest nadużyciem prawa, nadużyciem pewnej zasady, która powinna obowiązywać wszem i wobec, a więc zasady dochodzenia prawdy obiektywnej. Jeśli zamienimy prawdę obiektywną na prawdę narracyjną, to naprawdę daleko nie zajdziemy, bo każdy, kto takie zarzuty stawia, powinien pamiętać o tym, że kiedyś wobec niego mogą być takie zarzuty postawione i on zupełnie jakby narusza to pryncypium dochodzenia prawdy obiektywnej. Została nam minutka do końca rozmowy. Ja bym chciała jeszcze dopytać o inne orzeczenie, którym się zajmie Trybunał Konstytucyjny i dotyczy również byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL. Chodzi o stawki i nie tylko o obniżenie emerytur, ale również o sprawiedliwość społeczną. Takie orzeczenie jest w Trybunale Konstytucyjnym i nie wszyscy o tym wiedzą.
Są trzy sprawy, które, nad którymi pochylił się Trybunał Konstytucyjny, które trzy pytania prawne, które wpłynęły z sądów właśnie dotyczące ustawy emerytalno-rentowej byłych funkcjonariuszy. I tutaj, jak pewnie pani redaktor i wszyscy państwo zauważyliście, w przestrzeni publicznej pojawiają się takie próby dyskredytowania Trybunału albo wchodzenia wręcz w tą niezależność i naruszania tajemnicy narady, a więc jakby komuś bardzo zależało, aby Trybunał nie rozstrzygnął w tej sprawie, aby Trybunał się tą sprawą nie zajął. Ja powiem państwu, że Trybunał rozstrzygnie w tej sprawie pomimo tych wszystkich perturbacji i tych wszystkich problemów, które w związku z tą sprawą się pojawiają. Także Trybunał z całą pewnością wszystkimi trzema sprawami zajmie się i zapadną w tej sprawie orzeczenia. Kwestia jest tylko tego, że mamy jakby dodatkowe turbulencje, zewnętrzne turbulencje, które w jakiś sposób dezorganizują pracę składów sędziowskich. Dlatego też apeluję do mediów, do dziennikarzy, aby na podstawie spekulacji, doniesień, domniemań nie odnosili się do pracy trybunałów, a już najbardziej w mojej ocenie skandalicznym jest cytowanie podobno treści narad sędziowskich. Narada sędziowska jest objęta tajemnicą i ujawnianie treści narady jest deliktem. I każdy, kto dopuszcza się ujawniania czy spekuluje nad hipotetyczną treścią narady, popełnia przestępstwo. I na tym musimy skończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa. Moim gościem była pani Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo za rozmowę.